Patronem odcinka jest Betfan. Zakończyło się pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą Fernando Santosza. Polska drużyna, przegrywając z Czechami 1-3 i wygrywając z Albanią 1-0, zgromadziła na nim 3 punkty, robiąc mimo wszystko krok w stronę zakwalifikowania się na imprezę, na którą zakwalifikowanie się jest dla niej obowiązkiem. Nie ma prawa się na tę imprezę nie zakwalifikować. Przypominam, że w tej grupie mierzyć będziemy się jeszcze z Mołdawią oraz Wyspami Owczymi. Z grupy wychodzą dwie drużyny bezpośrednio, a nawet jeśli jakimś cudem tych dwóch pierwszych miejsc, jednego z tych dwóch pierwszych miejsc nie udałoby się zająć, to trzecie miejsce trafia, z tego co mi wiadomo, do baraży, a nawet gdyby jakimś jeszcze innym cudem tego trzeciego miejsca nie udało się zająć, to później też jeszcze jest jakaś szansa na dostanie się do tego turnieju, pod warunkiem, że Robert Lewandowski ułoży 50-częściowe puzzle. Szanse są więc duże. Jeśli z jakiegoś powodu, jakimś cudem naszej drużynie nie udałoby się zakwalifikować na to Euro, które będzie w przyszłym roku rozgrywane w Niemczech, to byłby to największy blamaż nie tylko chyba w historii polskiej piłki nożnej, ale w ogóle w historii polskiego sportu drużynowego. Czy może w ogóle sportu. Byłoby to porównywalne do sytuacji, w której, nie wiem, na konkurs olimpijski w skokach narciarskich żaden z polskich skoczków nie zakwalifikowałby się do 50, a dwóch z nich w kwalifikacjach uzyskałoby ujemny wynik, jeśli chodzi o odległość. Byłoby to porównywalne do sytuacji, w której Iga Świątek przegrałaby z przeciwniczką, która grałaby paletką do ping-ponga. Byłoby to porównywalne do sytuacji, w której Bartosz Zmarzlik przegrałby wyścig żużlowy ze starą babą jadącą na rowerze. Byłoby to porównywalne do sytuacji, w której włoska klubowa drużyna piłgarska na meczu pokazowym rozgrywanym dla papieża straciłaby bramkę. Byłby to porównywalnie duży wstyd. Byłoby to porównywalne do... Dobra, załapaliście chyba. No, mówiąc krótko, ciężko będzie to spierdolić. Awansujemy na to Euro, choćby nie wiem co. I całkiem możliwe, że to właśnie dlatego odczuwam tę obojętność wobec tej kadry, o której w ostatnim filmie wam mówiłem. Uprzedzając jakiś komentarz, który może się pojawić z tyłu: jak ci jest ta kadra obojętna, to po prostu o niej nie mów. Po co nagrywasz ten film? Dlaczego możesz nie oglądać, nie nagrywać filmu? No właśnie chcę o tym mówić. Chcę mówić o tym, że jest mi przykro, bo to nie jest dla mnie fajne uczucie, że nie potrafię wykrzesać z siebie tego entuzjazmu, oglądając polską kadrę grającą w piłkę. Tego entuzjazmu, który kiedyś krzesał się sam. To obojętnienie mi przeszkadza. Nie chcę go, no. Chciałbym się czuć tak jak kiedyś. Na tym smutnym świecie rzeczy, które pozwalają nam się oderwać na chociaż te 2 godziny od codzienności i przeżywać to, ale tak naprawdę przeżywać jakieś wydarzenie, co mi potrzebne. Mecze kadry były kiedyś, jeszcze nie tak dawno, dla mnie właśnie czymś takim, i czuję, że stopniowo to mi ucieka. Mam nadzieję, że nie na zawsze, ale póki jeszcze mam chęć, to będę o tym mówił. Zapraszam więc was na moje nie do końca spójne i sensowne przemyślenia dotyczące ostatniego zgrupowania. Zaraz po krótkiej przerwie na reklamę. No nie idzie mi ostatnio z tą piłką. No, łowca remisów się zawiesił. Teraz nie trafiłem tego, że obie drużyny strzelą w Polska-Albania. Dobrze, że nie trafiłem, bo tam już śmierdziało, kurwa, trochę pod koniec jakimś naprawdę katastrofą. Dlatego, słuchajcie, bo nie wiem, czy wiecie, nie mówiłem wam tego, więc możecie nie wiedzieć. W ostatnich latach to ja tak naprawdę trochę więcej tenisa oglądam niż piłki. I trochę bardziej w tym tenisie siedzę, w tenisie ziemnym. I teraz duży turniej jest grany w Miami. Śledzę sobie ten turniej od początku i mam pewne typy. 2 kupony sobie dzisiaj postawiłem. I pierwszy kupon jest taki, on dotyczy tego, kto turniej w Miami wygra. Postanowiłem połączyć moje 2 typy. Uważam, że turniej ATP, czyli męski, wygra Carlos Alcaraz, a turniej WTA, czyli żeński, wygra Aryna Sabalenka. Rodzi się taki kupon. No, z tym żeńskim pewność moja jest trochę mniejsza, gdyż obecnie w świetnej formie jest również Rybakina, ale Rybakina wygrała ostatnio.
A wcześniej wygrała w finale wielkoślemowego turnieju z Rybakiną Sabalenka, więc tak stawiam na to, że może one się tak będą teraz przeplatać, nie wiem. Drugi zaś kupon to taki, no nie taki bardzo przyszłościowy jak ten, który teraz postawiłem, no bo na rozstrzygnięcie tego trzeba poczekać do końca turnieju. Tutaj mam taki typ. Mamy taki mecz. Holender, Van de Zandschulp, gra z Finem, Rusuvurim. Mam nadzieję, że dobrze czytam te nazwiska. Nigdy nie byłem w tym dobrym. No i wydaje mi się, że to może być w mecz wyrównany. Jeden i drugi zawodnik jest naprawdę w niezłej formie, jak na siebie. To coś czuję, że tam będą trzy sety. Nie wiem, kto wygra ten mecz. Może być tak. Dla mnie taki to trochę, no trochę taki mecz na rzut monetą, ale do trzech setów może dojść. Czyli, że po prostu stawiam, że mecz będzie zacięty. Podobne mam wrażenie, jeśli chodzi o mecz Argentyńczyka Cerundolo oraz Włocha Sonego. Też wydaje mi się, że będzie to mecz zacięty. Argentyńczyk sprawił lekką niespodziankę w swoim ostatnim meczu. Sonego zawsze był w sumie dobry, czasem mu łeb po prostu nie dojeżdża, ale to jest dobry tenisista, więc wydaje mi się, że to również może być dobry mecz, dlatego w tym meczu stawiam, że będzie tiebreak, chociaż jeden. Dwa zdarzenia również gram na jednym kuponie. Taka tenisowa propozycja dzisiaj ode mnie, taki odskok od piłki. Przypominam, że bookmacher Betfan jest partnerem tego kanału i korzystając z linku w opisie, jeśli chcielibyście się zabawić w obstawianie jakichś wydarzeń sportowych, czy też niekoniecznie sportowych, korzystając z tego linku możecie założyć konto, które idzie tak jakby z mojej referencji, więc to widać, że to jest, to, żeście ode mnie przyszli. Polecam i wracamy do materiału. Chciałbym poruszyć tylko jedną kwestię a propos poprzedniego filmu i więcej już do tej całej afery premiowej nie wracać, bo no, jak kilka osób w komentarzach zauważyło, pewna rzecz nie wybrzmiała. Ja po prostu nie wiedziałem, że ona powinna wybrzmieć, ale jeśli uważacie, że powinna wybrzmieć, to niech wybrzmi teraz. Otóż słusznie zauważyliście, że możliwe, że największym winnym całej tej afery, pewnie tak jest, jest premier Morawiecki oraz jego doradcy. Gdyby nie to, że oni są przyzwyczajeni do tego, że po prostu sypanie hajsem publicznym w tej we w te załatwia sprawy, podnosi ludziom morale i w ogóle no, jest dobrą polityczną bronią. Gdyby nie to ich podejście, no to całej afery pewnie by nie było i też może by się chłopaki w kadrze wtedy nie pokłócili i tak dalej. I ja oczywiście sobie zdaję z tego sprawę i ja się z tym zgadzam, że tak jest, tak, oni są najbardziej tego winni, tylko że nie powiedziałem o tym z prostej przyczyny. Ja wobec tych ludzi nie mam oczekiwań żadnych pozytywnych. Wobec reprezentacji Polski w piłkę nożną te oczekiwania mam, więc jeśli oni się zachowali tak, jak nie, tak a nie inaczej, to no to mi przeszkadza i o tym mówię. A że politycy się zachowali w taki sposób, jak się przeważnie zachowują politycy, to mnie po prostu nie dziwi i dlatego o tym w ogóle nie wspomniałem. Ale tak, to jest gówno, że oni w ogóle coś takiego zaproponowali. Nie powinni tego robić, to jest ich wina. I niech po prostu idą i już tej kadrze dadzą święty spokój, bo nic dobrego to ich zaangażowanie nie przynosi. W ogóle oni powinni mieć ważniejsze rzeczy do roboty niż kręcenie się wokół kadry. Ja wiem, że każdy tam polityk chce się ocieplić swój wizerunek w pobliżu jakichś tam organizacji czy miejsc, które się ludziom dobrze kojarzą, ale no nie. W sensie nie, mogliby przestać to robić. Jak chcą się zainteresować kadrą, to niech to po prostu robią w prywatnym jakimś swoim czasie, a nie pajacują jak kurwa jakieś... co się źle kojarzy, to się kojarzy z jakimiś takimi reżimowymi sytuacjami. Niech, skończcie to robić. Dajcie, idźcie do pracy. To tyle. Nie będę więcej ci mówił o aferze premiowej. Niech ona zdechnie. No już przecież nic więcej się nie wydarzy i nie ma co tego chyba jakoś specjalnie już tutaj odgrzebywać. Wróćmy do tego zobojętnienia, o którym mówiłem. Bo w ostatnim filmie byłem tak dość zmartwiony całą sytuacją. Nadal jestem, ale teraz im dłużej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że może faktycznie chodzi o te eliminacje. No bo popatrzcie, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że okres eliminacji do wielkiego turnieju jest dla nas takim
ogórkowym okresem. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce przed Euro 2012, tylko że wtedy też cały czas żyliśmy tym tematem, no bo te sparingi jednak miały znaczenie i zaryzykuję stwierdzenie, że miały większe znaczenie niż teraz mecze z Albanią czy tam Mołdawią, bo budowaliśmy drużynę na najważniejszy turniej w historii naszej w ogóle piłki nożnej, czy nie naszego sportu. Jak tak sobie myślę, to chyba jestem w stanie uwierzyć, mam taką nadzieję przynajmniej, że jak już się zakwalifikujemy na to Euro, jak już nam wylosują tych rywali, to ten entuzjazm, to zaangażowanie wróci. Po prostu teraz ciężko jest się tym przejmować, skoro mamy takie eliminacje, a nie inne. Nawet jak się cofniemy do Brzęczka, który mówi się, że przecież wyszedł z łatwej grupy, z której musiał wyjść, no to on, grając eliminację do Euro, miał jednak cztery drużyny, może nie jakieś mocne, no ale takie powiedzmy, że średnie, i te cztery drużyny trzeba było pokonać. Była Austria, był Izrael, była Macedonia Północna i była Słowenia. To nie były drużyny, które, no wiecie, porównując teraz właśnie do Mołdawii, do Wysp Owczych, a nadal jednak jakoś bardzo zesrani przed tymi eliminacjami nie byliśmy, były one dość takie, powiedziałbym, biesiadne. No to porównując do tego, co jest teraz, to ja się czuję tak, jakby tych eliminacji prawie w ogóle nie było. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no bo w sumie zawsze to lepiej, jak masz taką, nazwijmy to, gwarancję występu na tym Euro, no bo to Euro jest najważniejszą imprezą, nie same eliminacje, ale ja się wychowałem w takim poczuciu, że to często eliminacje są właśnie wiążą się z największymi emocjami, z najbardziej emocjonującymi spotkaniami polskiej kadry. W takiej żyje rzeczywistości. Nie jesteśmy jakąś, nie wiem, Francją czy tam Niemcami. Chociaż jak jeszcze kiedyś te eliminacje były bardziej skomplikowane, to i Francja przecież miewała problemy. Włochom się zdarzało nie awansować na duże imprezy. Teraz sytuacja jest taka, nie inna. No jeszcze to losowanie grup tak się potoczyło, że my naprawdę, no ciężko się emocjonować. Dlatego chciałbym wierzyć, że to jest powód tego zobojętnienia. Chciałbym wierzyć, ale nie do końca jestem przekonany, że tak jest. W sensie, to może być powód, ale to może nie być jedyny powód. I teraz próbując jakby zdiagnozować, skąd się we mnie to bierze. Czy ja się po prostu starzeję, czy ta afera premiowa tak mnie do tej kadry zniechęciła. No, nie wiem, nie potrafię jakichś super mądrych wniosków wyciągnąć. Wiem, że wśród was też są tacy ludzie, którzy piszą, że ta kadra już aż tak ich nie interesuje. I czy wy się nad tym zastanawialiście, skąd się to bierze? Macie to zdiagnozowane? Jeśli macie, to podzielcie się przemyśleniami, chętnie poczytam, bo może sam odkryję jakieś uczucia w sobie, o których nie wiedziałem. Ale co do uczuć, i zostawiając już temat formatu tych eliminacji, to mam takie uczucia, nie wiem, nawet nie, przeczucie bardziej bym nazwał. Bardziej bym nazwał to przeczuciem. I to jest coś skomplikowana sprawa, bo wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz powiem, nie ma za bardzo sensu. Że może po prostu nie powinienem tego mówić, bo to są jakieś takie przeczucia niepoparte totalnie niczym. Nie mogę ich w ogóle w żaden sposób uargumentować i to jest po prostu jakiś taki instynkt, który, jak wiadomo, jest często jak rzut monetą. No, jak ci instynkt coś podpowie i to się później sprawdzi, to sobie myślisz, o, miałem instynkt tutaj, dobrze przeczuwałem, ale mam sprawny instynkt. No ale jest też mnóstwo sytuacji, w których instynkt nam coś podpowiada, to się później nie sprawdza i nie wracamy do tego i sobie nie mówimy, że no jednak nie miałem instynktu, no. No i to jest właśnie taka sytuacja. Mam pewne przeczucie, dziwne przeczucie, niepoparte niczym. I zastanawiałem się, czy o tym mówić, czy nie. Ale doszedłem do wniosku, że nie jestem jakimś poważnym dziennikarzem sportowym. W ogóle nie jestem dziennikarzem sportowym. Nie mam szefa. Nie muszę się z tego nikomu tłumaczyć. Mówiąc to, mogę zaszkodzić jedynie sobie i może jedynie wy mnie za te słowa skrytykujecie w komentarzach, ale nie narażam jakiegoś, nie wiem, koncernu na zły odbiór. Na to, że ktoś ich będzie oskarżał o to, że niekompetentnych ludzi zatrudnia. Do czego zmierzałem? Do tego, że mogę się podzielić przeczuciami, nawet jeśli są one bezsensowne, gdyż jestem tylko podrzędnym vlogerem i nie mam na barkach, żadna odpowiedzialność się z tym nie wiąże. Więc uprzedzam was, będę się teraz dzielił przeczuciami. To nie ma sensu. Ale może jest tak, nie wiem, może jest tak. Robię to głównie po to, żeby się dowiedzieć, czy jestem w tych niewyjaśnionych przeczuciach
odosobniony i to wasza reakcja, taka jakby negująca to, co mam teraz do powiedzenia, może mi pomóc w przegonieniu tego przeczucia, czy też jest nas więcej? I może jest właśnie więcej takich osób, które mają takie przeczucie i nie do końca wiedzą, skąd ono się bierze. Już tłumaczę, o co chodzi. Po wyborze nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłkę nożną mężczyzn, dorosłą, byłem raczej w gronie tych zadowolonych. Zaimponowało mi to, że Cezary Kulesza, że obecny zarząd PZPN doprowadził do tego, o czym od lat myślałem, że można by było doprowadzić, a z jakiegoś powodu tego nie robiono, czyli do zatrudnienia renomowanego szkoleniowca, który ma przeszłość z poważnymi reprezentacjami, w prowadzeniu poważnych reprezentacji. I cieszyłem się z tego wyboru. Uznałem, że jest spoko. Jeszcze przed tym, jak media tutaj informowały, że to może będzie Urban albo Probierz, to brałem tego Santosza w ciemno i no po prostu byłem ukontentowany. Byłem mocnym optymistą, nie zgadzałem się z tymi, którzy starali się deprecjonować osiągnięcia Portugalczyka i stałem po stronie tych, którzy jednak zauważają pewne braki w polskiej myśli szkoleniowej. Mówię o tej myśli szkoleniowej już z tej starszej generacji, nie mówię teraz o trenerach tam typu Papszun i młodszych, bardziej chodziło mi właśnie o te nazwiska typu Urban, Probierz i nie twierdzę, że to są jacyś starzy trenery, po prostu trenerzy to są trenerzy, których już znamy dość dobrze. Ci, którzy oglądają Polską Ligę, znają te nazwiska dość dobrze, wiedzą mniej więcej, czego się po nich spodziewać i no, widziałem pewną różnicę w ich, powiedzmy, warsztacie. To znaczy, no nie byłem fanem jakiegoś bardzo warsztatu na tyle, żeby cieszyć się z ewentualnego wyboru takich nazwisk w kontekście najważniejszej polskiej drużyny piłkarskiej. No i tak sobie na tym optymizmie jechałem, aż przyszło to zgrupowanie. No i teraz wracamy do tego, co powiedziałem przed chwilą, że człowiek ma czasem jakieś przeczucia, nie potrafi ich jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ale one są. I one u mnie są. I ja po pierwszym kontakcie z selekcjonerem Santoszem mam jakieś takie przeczucia niezbyt optymistyczne. Fernando Santos, oglądając go podczas konferencji prasowych, podczas jakichś tam sytuacji, kiedy właśnie coś mówi, kiedy jest na tej ławce rezerwowych, tak, obserwując go na tyle, na ile może go obserwować człowiek z domu, kibic, z reprezentacji, mam jakieś takie przeczucia, że on jest jakiś taki, nie wiem, sprawia wrażenie jakiegoś takiego człowieka zmęczonego. Mam wrażenie, że pan Santos jest jakiś taki zmęczony, no. Ja wiem, jak to durnie brzmi, to nie ma w ogóle sensu, co ja mówię, ale nie wiem, jakoś nie widzę w tym projekcie. Ja oczekiwałem jakiejś takiej ikry, jakiegoś takiego, jakiejś podniosłości, jakiejś energii takiej pozytywnej, a tak, no nie wiem, no nie wiem, czemu tak mam, no. Po prostu czarno to widzę. Nie chcę za bardzo ciągnąć tego tematu, bo mówiąc to w ogóle czuję już taki wewnętrzny bunt w sobie, że no nie powinieneś tego mówić, powinieneś to zostawić dla siebie. Co z tego, że masz takie przeczucie? Co to znaczy? Ale właśnie mówię to wyłącznie dlatego, żeby to skonfrontować z wami. I prosiłbym was mocno, jeśli macie czas i ochotę, żebyście mi napisali w komentarzu, czy ktoś z was też ma jakieś takie wewnętrzne przeczucia co do tego projektu. Nieciekawe. I może ktoś z was potrafi je jakoś racjonalniej wytłumaczyć niż ja. Czyli w ogóle w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, bo ja w ogóle tego nie potrafię wytłumaczyć. Ja po prostu tak czuję. A jeśli chcecie mnie zjebać za to, co teraz powiedziałem, to również możecie to zrobić w komentarzach. Ja się nie obrażę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest zbyt mądre to, co mówię teraz, ale tak mnie to swędzi po prostu. Swędzi mnie to i uznałem, że to powiem, bo chciałbym to z wami skonfrontować. No dobrze, może teraz przejdziemy do meczów. Mecz z Czechami. Mecz z Czechami to było ciekawe doświadczenie kibicowskie. No, tak szybko takiego szybkiego rozczarowania chyba jeszcze
człowiek nie przeżył podwójnego rozczarowania, no bo wiadomo, zdarzało się kadrze szybko tracić bramki, ale dwie w takim odstępie czasu, duża rzecz. Dwa wnioski jakieś mam po tym meczu, bo generalnie, ale to o tym wspomnę później, że za dużo wniosków nie ma co wyciągać, bo nie ma to sensu, powiem później. Dwa mam takie wnioski, pierwszy jest taki niezbyt istotny, luźny wniosek taki, że po prostu oglądając wcześniej polską reprezentację, choćby na ostatnich mistrzostwach świata i narzekając na to, w jaki sposób wyglądamy, jak kiepsko gramy, nieatrakcyjnie, to nie docierało do mnie wtedy, że no zawsze może być gorzej, że możemy grać kiepsko i nieatrakcyjnie, jeszcze do tego dostawać w pizdę po kilku minutach. Ale to nie ważne, to nie istotne. Istotna jest jedna sprawa. Ja osobiście zmieniłem trochę postrzeganie przebudowy tej drużyny pod względem defensywy. Byłem takim optymistą, myślę, że trochę odklejonym od jakichś takich piłkarskich realiów i mocno forsowałem raczej ten pomysł, że nie no, że w tej naszej kadrze to trzeba przebudować tę obronę, ten środek obrony trzeba przebudować tak, żeby to byli nowocześni piłkarze, którzy po prostu nie boją się grać w piłkę i że ten Kiwior z Bednarkiem to jest naprawdę świetny pomysł na przyszłość i że my potrzebujemy po prostu grać nowocześnie i w ogóle kto tam w ogóle tego Glika chwali, jak to drewno takie nie da się oglądać. Ale przekonywałem się siebie, że możliwe, że kosztem kilku następnych gorszych występów to trzeba zrobić tak, żeby ta defensywa była nowocześniejsza. I ten mecz trochę utemperował to moje tempe postrzeganie rzeczywistości. Dostał człowiek w ryj tymi Czechami, dostał człowiek w ryj tym nieudolnym sposobem bronienia, dostał człowiek w ryj tym karbownikiem i tym gumnym i tym środkiem obrony. Dostał człowiek w ryj odpowiedzialnością. Ten mecz pozwolił mi zrozumieć. Trochę późno, bo 31 lat już mam, piłką się długo interesuję. Nie rozumiałem tego wcześniej, że szczególnie w kontekście reprezentacji narodowej gra w obronie wiąże się z odpowiedzialnością i ta obrona musi być przede wszystkim odpowiedzialna. W lidze to tam wiecie, różnych rzeczy można próbować, na co dzień się spotykają ci piłkarze, dużo trenują, ale w kadrze przeważnie jest tak, że te mecze ważne są o być albo nie być. Kadra nie gra ligi, kadra gra turnieje i tam jednak podejście do defensywy musi być trochę inne. Musi być w niej przede wszystkim odpowiedzialność. Jasne, możesz mieć tego fajnego, nowoczesnego obrońcę grającego w piłkę, który się świetnie porusza i dobrze wyprowadza atak, ale pod warunkiem, że obok masz tego drugiego odpowiedzialnego, który nie będzie się wstydził po prostu klasycznego wybicia głową piłki gdzieś tak, żeby ona po prostu była oddalona od twojego pola karnego. Potrzebny jest taki człowiek. Może niekoniecznie dwaj tacy ludzie naraz, ale jeden taki człowiek jest potrzebny i byłem głupi, że tego wcześniej nie rozumiałem. Myślę, że to dobra nauczka dla ludzi, którzy w kontekście kadry często myślą o niej życzeniowo, a tak zapominają, jak wygląda prawdziwe życie, prawdziwa piłka, szczególnie reprezentacyjna. I nie zrozumcie mnie źle, ja nadal jestem dużym przeciwnikiem tego, co polska kadra prezentowała na mundialu w Katarze, tego stylu, tej lagi. Nadal twierdzę, że możemy grać zupełnie inaczej, ale trochę zrewidowałem te swoje oczekiwania wobec tego, jak powinna linia defensywy wyglądać i no, pod tym względem ten mecz mi osobiście się przydał i myślę, że wielu ludziom w tym kraju również. Zrozumiałem, dlaczego też przez te wszystkie lata duża część kibiców i ekspertów doceniała mocno Kamila Glika. Ja szczerze mówiąc nie do końca byłem w tym gronie, raczej właśnie wyczekiwałem tego, co już będzie po Kamilu Gliku. I do Kamila Glika jeszcze wrócę później. Uspokoję niektórych. Nadal nie twierdzę, że no nie jestem fanem pomysłu, żeby na nim teraz opierać naszą grę, ale to o tym za chwilę. Mecz z Czechami. No kurwa, no nie wyszedł nam. Nie wyszedł nam w obronie, nie wyszedł nam w ataku. Oglądało się to koszmarnie. Szukanie jakichkolwiek pozytywów z tego meczu to jest karkołomne zadanie. Straszny mecz. I gdyby to nie był debiut nowego selekcjonera, to można było wyciągać po tym meczu naprawdę druzgocące wnioski. Ale
To był debiut nowego selekcjonera i o tym zapominać nie możemy. Byście nie wiem jak chcieli, to nie wolno, zaznaczam, nie wolno wyciągać na podstawie tego meczu wniosków dotyczących pracy Fernando Santosa. Po prostu nie wolno tego robić, nie wolno. To jest głupie, to nie ma sensu. Oczywiście możecie mieć przeczucia, ale wyciągania wniosków wam zabraniam, nie róbcie tego, nie wolno. Zachęcam was jednak do jednej rzeczy. Zapamiętajcie sobie ten mecz dobrze. Jeśli jesteście bardzo zaangażowani w polską kadrę, obejrzyjcie go nawet jeszcze raz. Może nie dzisiaj, może za jakiś czas. Zapamiętajcie ten mecz. Dlatego, że będzie on bardzo potrzebny w kontekście oceny pracy nowego selekcjonera. Wiecie, kiedy on będzie bardzo potrzebny? Kiedy przyjdzie do rewanżu z Czechami. Uważam, że mecz rewanżowy z Czechami powinien być dla nas pewnym odnośnikiem tego, w którą stronę ta kadra zmierza. Jeżeli nie będziemy dostrzegać za bardzo różnicy pomiędzy tym, co pokazaliśmy z Czechami w Pradze, a tym, co pokażemy z Czechami w rewanżu, który teraz nie wiem w sumie kiedy się odbędzie, pewnie dużo czasu jeszcze minie, zanim do tego dojdzie. Jeśli nie będziemy widzieć różnicy pomiędzy tymi dwoma drużynami, znaczącej różnicy, wtedy możemy bić na alarm, zacząć krytykować pracę nowego selekcjonera, ale dopiero wtedy. Teraz to by było po prostu niepoważne, nie ma to sensu. Nie ma to sensu, jak oglądacie jakieś programy i ktoś tam na podstawie tych dwóch meczów chce analizować pracę selekcjonera, wyłączcie je. Nie ma sensu. Wnioski dotyczące tam poszczególnych piłkarzy, oczywiście, jak najbardziej, ale sama ocena pracy selekcjonera jeszcze nie teraz. Czesi też są obecnie, z tego co mi wiadomo, w przebudowie, tak więc to jest świetny przeciwnik, na podstawie którego będzie można ocenić właśnie ten cały proces, który będzie miał miejsce od meczu z Czechami do meczu z Czechami. Zobaczymy jak się drużyna Czechów zmieniła i zobaczymy jak się nasza drużyna zmieni. Tak więc polecam jeszcze raz, zapamiętajcie sobie dobrze ten mecz, nie zapominajcie o tym, ale też nie wyciągajcie na jego podstawie wniosku. Mecz z Albanią, no może też was rozczaruje, ale na jego podstawie również nie mam zamiaru za bardzo wyciągać zbyt jakichś tam daleko idących wniosków odnośnie pracy selekcjonera. Za szybko. Wolałbym się skupić na konkretnych piłkarzach, dlatego ja wiem, że to był dopiero mecz tylko z Albanią i to z Albanią w nie najmocniejszym składzie i że to jeszcze o niczym nie świadczy, ale poczułem pewną nadzieję w postaci Bartka Salamona, piłkarza Lecha Poznań, środkowego obrońcy. Zobaczyłem w nim coś, co mam nadzieję, że znajdzie potwierdzenie w kolejnych zgrupowaniach. Wydaje mi się, że to właśnie Salamon może się wcielić w rolę nowego Glika. I to jest jeszcze póki co oczywiście myślenie życzeniowe. To różne rzeczy się mogą stać do czasu tego Euro. Ale widzę potencjał i widzę pierwszy raz piłkarza, w którym widzę ten potencjał. Nie widziałem wcześniej takiego piłkarza. Wcześniej wydaje mi się, że był albo Glik i ktoś do pary, albo w ogóle robimy przemeblowanie. Nie widziałem w polskiej, z polskim paszportem obrońcy o takiej charakterystyce. Mało tego, wydaje mi się, że Salamon ma również pewne cechy, których Glik nie posiada. Jest lepszy, lepiej wyszkolony technicznie mimo wszystko, ale nie musimy się skupiać tutaj u niego na tym wyszkoleniu technicznym jak u Kiwiora, bo również potrafi po prostu się wpierdolić głową. Widzi, że leci piłka na ten 20 metrów, więc nie myśli, kurwa, czy to, nie wiem, przyjąć, czy zgrać w ogóle. Nie, on biegnie, widzi, że może być zagrożenie, wpierdalam się głową, wybijam tę piłkę gdziekolwiek, zagrożenie jest oddalone chociażby na kilka sekund, ale jest oddalone i on to robi. I on to robi skutecznie. Robi to w sposób przekonujący, przynajmniej tak było z Albanią. Wiem, że w meczach z cięższymi rywalami może być różnie, ale na razie można mieć nadzieję, moim zdaniem. Można mieć jakieś nadzieje z tym związane, więc pochwaliłbym tutaj pana Salamona i trzymam kciuki za to, że będzie zdrowy, bo wiem, że u niego też różnie tam bywało w karierze z kontuzjami, żeby po prostu można było ten plan kontynuować i myślę, że Fernando Santos również jest podobnego zdania. No i ten występ Salamona również jakieś inne przemyślenia skłania do pewnych innych
Przemyśleń, tutaj muszę się zgodzić ze znanym i lubianym Mateuszem Rokuszewskim, to znaczy kupuję to, co on zaczął mówić po meczu z Czechami, to znaczy jego co innego trochę do tych przemyśleń skłoniło. Jego skłoniło z tego, co mówił, to, że reprezentacja Czech nie boi się stawiać na czeskich ligowców, mimo tego wygląda dobrze. I że może to jest jakiś pomysł, żeby, no tak skracam bardzo to, co on powiedział, nie chcę też mu wsadzać w usta czegoś, czego nie powiedział, no ale mniej więcej taki był tego przekaz i faktycznie zgadzam się z tym, tylko że ja o tym pomyślałem właśnie już bardziej widząc Salamona, że kurde, może my w związku z tą naszą polską ligą, z tą polską ekstraklasą, może my jednak mamy za duże kompleksy, których trzeba zacząć się wyzbywać. Ja wiem, że ranking, że jakieś tam blamaże w przednich latach, ale teraz jak się ogląda tę ligę, to naprawdę mamy Raków Częstochowa, Lecha Poznań, ostatnio również coraz lepiej wygląda Legia Warszawa. Mamy drużyny, które potrafią grać w piłkę i przede wszystkim w tych drużynach nie ma tych Polaków jakoś bardzo dużo, ale są Polacy, którzy o sile tych drużyn muszą decydować. Może to jest tak, że my za bardzo przyzwyczailiśmy się do myśli, że jeśli jest jakiś piłkarz z polskim paszportem, który gra tam gdzieś w jakiejś lidze lepszej niż Polska, nie oglądamy jego meczów. Po prostu wiemy, że on gra i tam czasem gra w pierwszym składzie, czasem wchodzi w ławki, ale generalnie gra. I my to już bierzemy za pewnik, że to jest na pewno lepsza opcja do kadry niż jakikolwiek ekstraklasowicz, bo ta ekstraklasa to ola Boga, co i tam w ogóle robią, w piłkę nie umieją grać. A może właśnie tu jest potrzebna trochę zmiana podejścia, że taki zawodnik stanowiący o sile swojej drużyny w mocnej drużynie ekstraklasowej jest bardziej przyzwyczajony do tej odpowiedzialności, że jednak on nie ma tak dobrych piłkarzy wokół siebie i ta odpowiedzialność, powiedziałbym, zbliżona do tego, co dzieje się w kadrze, jest mu bliższa niż jakiemuś gumnemu, który jest otoczony lepszymi piłkarzami. I może to jest błąd po prostu, postrzeganie tych piłkarzy takich jak gumne, jak Karbownik, że oni, może oni są lepsi piłkarsko, może oni mają potencjał na to, żeby te kluby, dla których teraz grają, żeby więcej na nich pieniędzy zarobiły, bo też kupując ich pewnie myśleli o jakimś przyszłościowym zarobku, ale może nie powinniśmy iść w ciemno, że ten gra tam, nie wiem, w Augsburgu, czy już w innym klubie, to on na pewno jest lepszy od Polaka z Ekstraklasy. Na pewno będzie lepszym wyborem, a może nie będzie. Może trzeba przestać mieć te kompleksy. Mamy w polskiej lidze takich piłkarzy jak właśnie Salamon, który udowodnił, że możliwe, że będzie można na nim opierać defensywę tej kadry. Jest w Lechu również Murawski, który wygląda bardzo porządnie. Jest powołany przez Santosza Lederman. Jest Kapustka, który już zna trochę smak reprezentacji Polski, a teraz jest jednym z kluczowych piłkarzy jednego z najpopularniejszych klubów w Polsce, który jako jedyny ma w tym sezonie szansę jeszcze zagrozić Rakowowi. Jest Nawrocki, który również sobie nieźle radzi w tej Legii. No są jacyś polscy piłkarze w Ekstraklasie, których może nie trzeba skreślać tylko dlatego, że są z Ekstraklasy. No. Jasne, ja wiem, że ta liga jest jaka jest, że często tych meczów nie da się oglądać, ale nie możemy generalizować, bo są tam jednostki, którym warto się przyjrzeć i które warto docenić. I ja bym sobie życzył na przykład, żeby w następnym zgrupowaniu taki Lederman dostał szansę od Santosza. Czy Murawski właśnie wspomniany, który radzi sobie przecież dobrze w europejskich pucharach przeciwko drużynom, które niekoniecznie Lech musiał przejść, a przeszedł, bo gra dobrze. Takie moje główne wnioski a propos tych meczów. Więcej ich nie wyciągnąłem, no bo nie ma co wyciągać moim zdaniem. Mógłbym się, nie wiem, przedłużać ten film i zabawić się w dawanie ocen piłkarzom za te mecze, ale nie jestem jakimś wielkim fanem tego rozwiązania, szczerze mówiąc. Nie lubię oglądać, jak ludzie dają oceny piłkarzom. Jeszcze jak to jest jakiś, nie wiem, dobry były piłkarz czy tam trener, no to okej, okay, ale no jak ja bym miał dawać oceny piłkarzom, to przecież by był jakiś absurd, tak więc tego nie zrobię. Jeszcze może dwa słowa o Robercie Lewandowskim, no bo o nim będzie głośno po tym zgrupowaniu. Nie popisał się na konferencji prasowej, nie popisał się również na boisku. No i zacznie się dyskusja, czy Robert Lewandowski jest jeszcze w tej kadrze potrzebny? Czy to już jest jakiś schyłek jego kariery? Ja bym nie panikował, bo
no spokojnie, no może mieć teraz gorszą formę. Nie zastanawiałbym się tutaj jakoś przekrojowo nad tym, w którą stronę zmierza kariera Lewandowskiego, czy jego decyzje były dobre, czy były niedobre. Nie, ja bym się skupił tylko na jednej rzeczy. Robert Lewandowski nie jest już tak wybitnym piłkarzem, jak był kiedyś. To nie jest jakaś kontrowersyjna teza. Nie chcę też pana Roberta w żaden sposób jakoś obrazić, no ale no ma już 35 lat, wiadomo, że ten pik jest za nim. Co nie zmienia faktu, że nadal jest naszym najlepszym napastnikiem. Najlepszym napastnikiem z polskim paszportem. Jeśli miałbym mieć jakieś życzenie odnośnie kadencji Fernando Santosza, to ja bym sobie życzył jednej rzeczy. Wydaje mi się, że to będzie trudne do zrobienia, ale życzyłbym sobie tego mocno. Chciałbym, żeby zarówno Fernando Santos, jak i najważniejszy Robert Lewandowski, jak i koledzy Roberta Lewandowskiego, jakby kibice, jak i kibice, jak i PZP, jak wszyscy, żeby zrozumieli jedną rzecz, że Robert Lewandowski jest świetnym nadal, jak na nasze warunki, napastnikiem. I tyle. Wydaje mi się, że on by mógł być zajebiście przydatnym dla nas piłkarzem, gdyby zaakceptował właśnie fakt, że on jest świetnym napastnikiem i powinien zrobić wszystko, żeby z zadań napastnika się wywiązać. Kogoś, kto strzela bramki. Osobiście, gdybym widział, że jest mecz, w którym Robert Lewandowski jest ustawiony na szpicy i tym swoim wyczuciem tempa, tą swoją grą głową, tym swoim doświadczeniem, tymi swoimi najlepszymi cechami próbuję zrobić wszystko, żeby w każdej chwili być gotowym na to, że ktoś z kolegów z drużyny zrobi dla niego dobrą akcję. I to jest jedyne, czego bym od niego w tej kadrze oczekiwał. Żeby on pełnił tę rolę. Gdyby się trafił mecz, w którym Robert, próbując pełnić tę rolę, nie dostaje żadnego dobrego zagrania, ma mecz taki, powiedziałbym, dość niezbyt spektakularny, nie strzela bramki, nie ma za bardzo sytuacji. Ja bym nie miał do niego żadnych pretensji, bo wiedziałbym, że to nie jest jego wina, ponieważ plan zawiódł już na wcześniejszym etapie, na etapie konstruowania, a nie wykańczania. I może powinniśmy wszyscy ten fakt zaakceptować, żeby gościa zostawić w spokoju i rozliczać go tylko z tego. Niech on się nie cofa po tę piłkę na 30 metr. Na chuj on to robi? Czy on jest w tym dobry? W rozgrywaniu? No nie jest, on jest napastnikiem. Jak sobie kupię zajebistego tam, ten zajebisty odkurzacz, jak się nazywa ta firma, tego Dysona, czy czegoś tam jeszcze innego, to nie znaczy, że muszę tym kurwa chcieć od razu też zmywać naczynia i być niezadowolonym z tego, że ten Dyson tyle pieniędzy dałem, taki sprzęt, a on nie zmywa naczyń. No nie zmywa, ale za to zajebiście wciąga kurz. Przepraszam za kretyńskie porównanie, staram się ostatnio tego unikać w życiu, ale w piłce nożnej można, bo to nie jest nic poważnego, więc można się bawić w kretyńskie porównania, pozwalam. I Robert Lewandowski jest właśnie tym Dysonem, którym my czasami chcemy zmyć naczynia albo wytrzepać dywan, no to po prostu nie nadaje się do tych czynności, za to zajebiście wciąga kurz, czyli strzela bramki. I po prostu niech ta kadra zostanie skonstruowana w ten sposób, żeby nie wszystko kręciło się wokół niego, żeby on po prostu wypełniał swoje zadanie. Próbował strzelać bramki z sytuacji, które zostały stworzone przez skrzydłowych, przez środkowych pomocników. Byłoby zajebiście wtedy, moim zdaniem. Takie jest moje przekonanie. Tylko problem jest też w tym, że pewnie on nie do końca chce to zrozumieć. Tak mi się wydaje, takie sprawia wrażenie, że on jednak by chciał, żeby trochę, żeby wszystko się wokół niego kręciło. On by chciał być wszędzie. Tu by chciał się cofnąć, tu by chciał komuś rozegrać. Moim zdaniem tracimy mega dużo potencjału właśnie na tym, że nie potrafimy się wszyscy zgodnie pogodzić z tym, że Robert Lewandowski to jest napastnik i niech on po prostu kurwa w tym polu karnym czyha, czy tam czyha na jakieś dogranie na obieg. Niech on robi to, co do niego należy, a nie wszystko inne. Tego bym oczekiwał po Fernando Santosie i mam nadzieję, że następne zgrupowania będą szły w tym kierunku. Jestem przekonany, że to by wypaliło. Koniec, w sumie tyle mam przemyśleń. Więcej nie będę mówił, bo po co? No, na siłę mam gadać i jakieś wnioski wyciągać, których wyciągać nie powinienem. Już i tak maksa powiedziałem, co mogłem. Mam nadzieję, że umiliłem wam czas, tak jak wspominałem wcześniej. Piszcie komentarze odnośnie tego, co pytałem. Chyba, że macie coś innego do powiedzenia, również piszcie. I to tyle. Widzimy się niebawem w seriach bardziej gamingowych. Jeszcze mam jeden pomysł na format na ten kanał.
Nie wiem, czy mi się uda go zrobić, bo strasznie sobie dużo wziąłem na łeb. Ale pomysł mam. Możliwe, że zostanie. No, zobaczymy. Pozdrawiam i miłego życia.